Tym razem opowiem o standardowym mechanizmie ewidencji urządzeń odbiorców oraz o bazie danych rozwiązań, które znajdziemy w module Usługa. Klikając w menu głównym na dane podstawowe urządzenia odbiorcy, otworzymy okno z ewidencją towarów, względem których możemy świadczyć usługi serwisowe. Można tu monitorować historię wybranego numeru seryjnego od dnia sprzedaży przez cały okres świadczenia usług serwisowych. Domyślnie po otwarciu okna jest w trybie Szukaj, dlatego od razu za pomocą czytnika mógłbym zeskanować numer seryjny producenta, ale ponieważ pod ręką mam tylko wewnętrzny numer seryjny, użyję go do odszukania informacji na temat urządzenia odbiorcy. Kartoteka może być tworzona ręcznie lub automatycznie, ale o tym opowiem za chwilę. Zobaczmy, jakie dane może zawierać nasza baza. Górna część okna zawiera podstawowe informacje o indeksie. Załóżmy, że jednak znam numer seryjny producenta. Aby w przyszłości móc wyszukać według tego pola, wprowadzę numer i zaktualizuję kartotekę urządzenia. Poniżej pól z informacją o numerach seryjnych widzimy kod i opis towaru. Nie zabrakło również informacji o odbiorcy towaru, czyli widzimy jego kod, nazwę, a także numer telefonu. Możemy również wybrać nazwisko osoby do kontaktu. Z prawej zaś strony mamy status. To urządzenie jest aktywne, to znaczy, że towar został dostarczony do odbiorcy. Inne statusy to zwrócone, czyli towar został zwrócony przez odbiorcę do naszego magazynu. Jeżeli odbiorca otrzymał tymczasowo towar zastępczy, zostanie on wyświetlony w poniższym polu nowy numer seryjny. Towar w tym statusie nie może być dostarczony do innego odbiorcy. Kolejny status to zakończone. Towar przestał być używany, dlatego też nie jest objęty usługą. Kartoteki w tym statusie nie można dodać do umowy serwisowej lub zgłoszenia serwisowego. Statusu wypożyczone można użyć, gdy towar odbiorcy musi zostać naprawiony, a my na czas trwania naprawy wypożyczamy mu podobny towar. Numery seryjne wypożyczonego towaru należy określić w polu poprzedni numer seryjny. Ostatni status w zakładzie oznacza, że towar został zwrócony przez odbiorcę w celu naprawy. Jeśli kontrahent na czas naprawy otrzymał towar zastępczy, zostanie on wyświetlony w polu nowy numer seryjny. Towar w tym statusie nie może być dostarczony do innego odbiorcy. W dolnej części okna znajduje się kilka zakładek. Pierwsza z nich to adres instalacji urządzenia, dzięki któremu będziemy wiedzieć, na przykład, gdzie wysłać serwisanta. Kolejna zawiera historię zgłoszeń serwisowych realizowanych w powiązaniu z danym numerem seryjnym, a następną wszystkie umowy powiązane z tym towarem. Zakładka dane sprzedaży zawiera informacje na temat dokumentów sprzedażowych. W tym przypadku towar został wydany razem z fakturą, dlatego nie mamy informacji o numerze dokumentu WZ. Po lewej stronie znajdują się dane nabywcy. Pole oznaczone jako kod dotyczy odbiorcy końcowego tego towaru. Partner handlowy wpisany w polu kod odbiorcy to nasz odbiorca bezpośredni, na przykład dystrybutor. Załóżmy, że jesteśmy producentem tego laptopa. Dzięki takiemu podziałowi odbiorca końcowy rejestruje towar u producenta, czyli w naszej firmie, aby móc korzystać z usług podczas okresu objętego gwarancją. My z kolei możemy ustalić, czy towar pochodzi od autoryzowanego dystrybutora i czy możemy świadczyć usługi na rzecz tego odbiorcy. Zakładka transakcji odkrywa przed nami pozycję konkretnych dokumentów dotyczących danego numeru seryjnego. Stąd wiem, że towar został przyjęty dokumentem PZ o numerze 17, a następnie wydany fakturą. Ostatnia zakładka w tym oknie to załączniki. Dzięki niej do kartoteki mogę podpiąć np. skan gwarancji lub inny dokument związany z tym urządzeniem. Po wybraniu pliku aktualizuję dane. Jak wspomniałem wcześniej, kartoteka może być tworzona ręcznie lub automatycznie. Funkcję automatycznego tworzenia kartoteki urządzenia odbiorców można włączyć w menu głównym SAP Business One. W tym celu należy wybrać kolejne opcje: administracja, inicjalizacja systemu, ustawienia ogólne, a następnie zakładkę gospodarka materiałowa i poniżej towary. Po zaznaczeniu opcji utwórz automatycznie kartotekę urządzenia. Urządzenia odbiorców będą tworzone automatycznie po dodaniu dokumentów WZ lub faktur dla towarów zarządzanych według numerów seryjnych. Teraz dodam przykładowy dokument, aby pokazać zasadę działania mechanizmu. Z menu głównego wybieram moduł sprzedaży, a następnie faktura. Wprowadzam część nazwy mojego testowego partnera handlowego. System sam podpowie pozostałe dane. Następnie wybieram towar. Ponieważ towar jest zarządzany według numerów seryjnych, system przed dodaniem zapyta, jaki konkretnie numer seryjny sprzedajemy. Numer, który wybieram, skopiuję teraz do schowka. Gdy dodam fakturę, w naszej bazie urządzeń odbiorcy zostanie dodany nowy numer seryjny. Teraz przejdę do danych podstawowych urządzenia odbiorcy i za pomocą skopiowanego wcześniej numeru seryjnego odszukam towar, który właśnie wydaliśmy.
Kartoteka została utworzona automatycznie. Numery seryjne przeniosły się z transakcji magazynowej, a dane odbiorcy pochodzą z faktury. Informacje o tej fakturze znajdziemy w zakładce Dane sprzedaży. Dzięki pomarańczowej strzałce mogę otworzyć dokument. Ręcznego tworzenia kartoteki możemy użyć w przypadku, gdy odbiorca dla towaru potrzebuje wyłącznie usługi bądź wsparcia serwisowego i nie zachodzi żadna transakcja sprzedaży w SAP Business One. W takiej sytuacji powinniśmy utworzyć kartotekę urządzenia ręcznie, uzupełniając co najmniej trzy pola: numer seryjny, indeks i kod odbiorcy. Gdyby jednak istniała transakcja sprzedaży, a ja chciałbym dodać nową kartotekę urządzenia, zawsze mam możliwość wskazania odpowiedniego dokumentu z listy. Baza danych urządzeń odbiorcy znacznie ułatwia zarządzanie sprzedanymi towarami, względem których świadczymy usługi. Dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem tej funkcjonalności do swoich potrzeb. Kolejną funkcją SAP Business One, którą teraz przybliżę, jest baza danych rozwiązań, pomagająca uporządkować typowe problemy i pytania odbiorcy i wyszukać informacje przydatne podczas realizacji zgłoszenia serwisowego. Aby otworzyć okno, należy z menu głównego SAP Business One wybrać kolejną usługę, baza danych rozwiązań. Za pomocą strzałki otworzy ostatni rekord bazy. Dzięki temu narzędziu mamy możliwość tworzenia i aktualizacji typowych rozwiązań związanych z problemami i pytaniami odbiorcy. Pole towar określa indeks, który jest przedmiotem tego rozwiązania. Dzięki pomarańczowej strzałce można przejść do jego danych podstawowych. Zaktualizowany przez i zaktualizowano dnia to dzień ostatniej aktualizacji oraz kod użytkownika, który dokonywał zmian. Status. Możemy definiować własne statusy. Domyślnie mamy trzy rodzaje: wewnętrzne, publikuj i kontrola. Numer oraz właściciel są nadawane automatycznie podczas tworzenia rozwiązania. Zawierają unikatowy numer rozwiązania oraz użytkownika, który je utworzył. W polu rozwiązanie uzupełniamy opis rozwiązania problemu. W polu symptom objawy, które opisują problem, a w polu przyczyna uzupełniamy informacje o tym, co było powodem problemu. Dodatkowo możemy uzupełnić uwagi do rozwiązania oraz wykorzystać załączniki. Aby pokazać, w jaki sposób można wykorzystać bazę danych rozwiązań, utworzę teraz nowe zgłoszenie serwisowe. Wybiorę odbiorcę oraz numer seryjny, którego dotyczy zgłoszenie. Na potrzeby prezentacji uzupełnię jedynie temat i dodam zgłoszenie. Moje zgłoszenie jest już w bazie. Przechodząc na zakładkę rozwiązania, mogę tworzyć nowe lub wybierać już istniejące rozwiązania w celu obsługi zgłoszenia serwisowego. Klikając w przycisk Zaproponuj, otworzy się okno z listą zalecanych rozwiązań, które były wykorzystywane w zgłoszeniach serwisowych. Jeżeli w tym miejscu skorzystam z przycisku Szukaj, będę w stanie odfiltrować rozwiązania według własnych kryteriów. Odszukam teraz wszystkie rozwiązania dotyczące tego towaru. Na liście odnalazłem symptom, który może pasować do tematu zgłoszenia. Po kliknięciu w przycisk OK rozwiązanie pojawi się na liście zgłoszenia serwisowego. Jeżeli w trakcie realizacji zgłoszenia zastosowałbym nowe rozwiązanie, którego jeszcze nie mam w bazie, za pomocą przycisku mogę dodać je do bazy. Uzupełnię teraz przykładowe informacje na temat nowego rozwiązania, a po jego zatwierdzeniu również zostanie dodany do listy rozwiązań na zgłoszeniu. Dzięki bazie danych rozwiązań można sprawdzić potencjalne rozwiązania zgłoszeń serwisowych i tym samym przyspieszyć czas potrzebny do ich realizacji. Ponieważ doszliśmy już do końca prezentacji, dziękuję za uwagę. Więcej ciekawych materiałów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.altap.pl, na którą gorąco zapraszam.